Cześć, tu Justyna i dziś zapraszam na kolejnego vloga, ponownie takiego weekendowego. I co? Ja już się ogarnęłam, Filip jeszcze o dziwo śpi, nawet nie przeszkadzała mu dzisiaj suszarka, że się suszyłam, także zaraz go budzę i go ubieram. Natomiast wczoraj obudził się bardzo wcześnie, wiecie, dzień jak co dzień, szykujemy się do pracy, do żłobka i tak dalej. No i on się bawił u siebie w pokoiku. Ja co chwilę do niego z łazienki zaglądałam, a to wiecie, umyłam się, było wszystko dobrze, umalowałam się, było wszystko dobrze. No i poszłam sobie uczesać włosy i tam sprzykać się też z deodorantami, bla bla bla. Ja przychodzę 5:53. Nie było mnie może z 5 minut, a ten dorwał sudokrem, kupiony poprzedniego dnia. Więc był jeszcze cały tak naprawdę, ja tylko go na wieczór posmarowałam sudokremem. Natomiast on wypaprał połowę sudokremu. Ubrudził podłogę, fotel, zabawki. Zresztą zaraz wstawię Wam zdjęcie, żebyście mieli pogląd, jak to wyglądało, jak ja tam weszłam. No myślałam, że nie wytrzymam i że go na balkon wystawię. Naprawdę. Bo nie dość, że to wszystko narozwalał, to jeszcze spojrzał na mnie i tylko: mamo, wytrzyj rączki. A jak mu powiedziałam, że jestem na niego zła, to się popłakał. Ale trudno. On też się musi nauczyć, że są rzeczy, których nie może robić. Zwłaszcza, że to już nie było pierwszy jego wybryk z sudokremem. I już stawiamy go wysoko. Więc on musiał się najpierw tam wspiąć, żeby go sobie dostać. Więc od dzisiaj sudokrem stoi w łazience, żeby młody nie miał do niego dostępu. Natomiast co ja się wczoraj nadenerwowałam, nasprzątałam, bo wiecie, ja już jestem ogarnięta, a ten ma brudną piżamę, brudne wszystko, zabawki, podłoga i tak dalej. Więc ja to musiałam jeszcze wczoraj sprzątać. Oczywiście z zabawek tylko tam z grubsza sprzątałam, rzuciłam je do wanny. Natomiast no, podłogę i jego musiałam ogarnąć. Całe szczęście to był jeszcze moment, kiedy ja go nie zdążyłam przebrać w ciuszki, takie, w których miałby iść do żłobka, no bo musiałabym go przebierać jeszcze raz. Niemniej wczoraj tak mi podniósł ciśnienie, ale to tak mi podniósł ciśnienie, że naprawdę, naprawdę byłam na niego zła. A teraz idę go budzić, bo już jest 6:00, więc nie na rozrabia, ale wiecie, no spóźnić się i tak możemy, więc idę go budzić i jadę z nim do żłobka, później do pracy, no a do Was odzywam się pewnie później. Słuchajcie, normalnie jechałam z pracy praktycznie godzinę, bo warunki na drodze masakra, chyba był jeszcze jakiś wypadek, bo mijały mnie przynajmniej 3 karetki i wóz strażacki ten taki duży, także prawdopodobnie gdzieś tam był wypadek. Masakra, mąż jeszcze jedzie, bo mąż jeszcze stoi w korku, powiedział, że przez godzinę to on się może z kilometr przemieścił. Ja też jechałam na jedynce, na dwójce. Wyżej nie było co liczyć w ogóle. Jeszcze był też korek. Mój mąż też stoi w korku, także chłopaki jeszcze trochę. Ja szybko się biorę, bo muszę zrobić coś do jedzenia. I co? No i taki jest plan na teraz. No i jeszcze muszę sobie zrobić herbatę, bo troszkę przemarzłam, niby w samochodzie, wiecie, jest ogrzewanie i tak dalej, no ale jednak to mimo wszystko coś mi się tak zimno zrobiło, także zaraz sobie zrobię jakąś herbatkę, wstawię coś do jedzenia i pewnie troszkę ogarnę w domu, jak to zazwyczaj, nie? Co tam, mordeczka moja? Co? Cinulka moja? Moje przytulaczki. Moja mordeczka. Słuchajcie, na szybko ugotowałam sobie kalafior i brokuła i zrobiłam sos beszamelowy. Także teraz szybko siadam i zjadam, bo jestem już głodna. Słuchajcie, ja zjadłam obiad i dzwonił do mnie przed chwilą mąż i jeszcze są w drodze. Mówi, że jedzie już drugą godzinę,
i że nie może dojechać. Filip już jest tak marudny, prawdopodobnie zasikany, no bo wiecie, zazwyczaj jak przyjeżdżamy do domu, to zaraz mu zmieniamy pieluchę, więc teraz pewnie jest tam kiepsko. Podobno już marudzi okropnie mężowi, mąż ma już, wiecie, no po kokardki, bo nie dość, że nie może dojechać tam, gdzie by chciał, to jeszcze musi wysłuchiwać Filipa. Idę z psem na spacer, żeby już później nie trzeba było tego robić, bo jak wrócą, to ja przyjmuję Filipa, wiecie, żeby mąż troszkę odetchnął, nie? Witajcie wieczorem, ja odłożyłam właśnie Filipa spać. Długo to dzisiaj trwało, wiercił się, kręcił się. Próbowałam od niego wyjść z pokoju ze 3 razy, zanim mi się tak naprawdę udało. I powiem Wam, że chłopaki wrócili naprawdę późno, bo dopiero o 18.00 przejechanie przez miasto zajęło im 3,5 godziny. To jakiś kosmos. Śmialiśmy się, że skoro tak, to znaczy, że Filip jest już gotowy, żeby jechać gdzieś nad morze, bo tak zazwyczaj, wiecie, nad morze od nas pokazuje nam około 4 godzin, także myślę, że Filip dałby radę, wytrzymałby. A ja siedząc tam sobie koło niego, przygasiłam telefon i zrobiłam sobie różne opłaty, wiecie, zapłaciłam za żłobek, za wodę i tak dalej. Przypomniało mi się, że muszę zapłacić za ubezpieczenie auta, ale chyba jutro jest jeszcze czynne, więc chyba się uda to jutro ogarnąć. A teraz co? Zrobię sobie na pewno herbatę i wiecie co? Może się wreszcie przepakuję do drugiej torebki? Chociaż nie. Nie przepakuję się, bo torebka została u Filipa. To może jutro. Od świąt zbieram się za to, żeby się do niej przepakować i jakoś mi nie wychodzi, ale może w ten weekend się uda. Hej, ja wyszłam z psem na spacer i do piekarni po jakieś świeże pieczywko na śniadanie. Biluś, nie w tą stronę! I powiem Wam, że jest tyle śniegu, że może uda nam się po południu wybrać na sanki z Filipem. Witam się z Wami po południu. Idę dodać jedzenie, bo wiecie co? Odłożyłam Filipa spać, potem obejrzeliśmy sobie z mężem odcinek serialu. Jednego, drugiego. On powiedział, że dobra, to idzie się zdrzemnąć. Ja uznałam, że poczytam książkę i zasnęłam. I obudziliśmy się dużo po czasie, w którym Filip powinien wstać z drzemki. Także jesteśmy ze wszystkim w lesie. Idę odebrać jedzenie. No hej, my już jesteśmy po obiedzie, zjedliśmy. W sumie to z takiej nowej, starej restauracji, wiecie? Bo oni się na jakiś czas zamknęli, ale to chyba tam z powodów różnych finansowych. I tak jakby jest drugi właściciel, ale chyba ten sam. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. No, pizza troszkę odmieniona. Wcześniej nie mieli w swojej ofercie burgerów, także uznaliśmy, że i burgera spróbujemy. Dla mnie był troszkę mało doprawiony, zwłaszcza mięso. No i w sumie warzywka też. Natomiast ogólnie był całkiem fajny. Pizza też bardzo przyjemna. Jedynie co to ten sos. Czosnkowy dla mnie był mało czosnkowy, a ten drugi to był taki chamski ketchup, więc nie był za specjalny. Taka moja opinia odnośnie tego jedzonka naszego. A Filip je sobie fryteczki i nuggetsiki, smakują mu. Spróbowałam jednego, tak wiecie, kawałeczek. No i faktycznie są dobre, są, widać, że są zrobione z piersi kurczaka. Także super. No i sobie Filip je zjada. I jak zje obiadek, to wybieramy się do naszych znajomych, którzy mają synka troszkę starszego od naszego Filipa, ale zawsze to jakaś, wiecie, próba socjalizacji z innymi dziećmi, nie? Dobra, lecimy! Jadą z tyłu, zaraz cię wyprzedzą. Nie to mnie.
witam się z Wami wieczorem. Odłożyłam właśnie Filipa spać, choć dzisiaj poszedł spać później, bo od znajomych wróciliśmy właściwie w czasie, kiedy on już powinien spać. Także dzisiaj się to trochę przeciągnęło. Mam nadzieję, że go to mocno nie rozreguluje. Natomiast ja teraz muszę podlać kwiaty, bo coś ostatnio mi o nich zapomniałam. W zeszłym tygodniu ich w ogóle nie podlałam. I teraz widzę, że już trochę są takie oklapnięte, także muszę właśnie je podlać. A potem, nie wiem, może obejrzę sobie coś na YouTubie, bo w sumie przez cały tydzień nie mam za bardzo kiedy. Także może teraz w sobotę. Tak akurat do składania prania, bo mam Filipowe pranie do poskładania, więc myślę, że sobie coś akurat tak włączę, żeby mi tam w tle sobie grało. No, taka fura prania. Już zaczęłam sobie troszkę pomału składać. Cześć, witajcie w niedzielę. My już rozpoczęliśmy ten dzień dość wcześnie, bo Filip nie pospał dłużej, mimo że później poszedł spać. Wstał o godzinie 5:30. Już jest po śniadanku, już się zdążył pobawić, teraz sobie chwilę ogląda. A ja pewnie będę musiała troszkę ogarnąć kuchnię, bo mały się bałagan tu zrobił. Ale wiecie, jak się żyje, no to zawsze się coś tam... pobrudzi, powstawia do zlewu i tak dalej. Także ja pewnie zaraz będę ogarniać kuchnię, a później zrobię sobie może jakieś śniadanko. Jeszcze przed śniadaniem uznałam, że wyjdę z psem, bo on już zaczynał coś marudzić i piszczeć, więc wyszłam z nim na dwór. No i dobrze, bo zrobił co musiał. Teraz wracamy i idę zrobić sobie jakieś śniadanko. A na śniadanko zrobiłam sobie zapiekanki. Ja właśnie odłożyłam Filipa spać, ale on się tak dzisiaj wściekał tutaj, biegał sobie, śmiał się, łaskotki były tutaj. Co tutaj dzisiaj nie było, co tutaj się nie działo, słuchajcie. No a teraz właśnie odłożyłam go na drzemkę, a sama idę robić obiad, bo wiecie, no wczoraj mieliśmy taki kupny obiadek, natomiast dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy mieć normalny. Ja z kolei dzisiaj się nie malowałam, bo uznałam, że chciałabym chociaż jeden dzień w tygodniu, wiecie, mieć taki, że no nie będę się malować i akurat dzisiaj padło, że nie. Zazwyczaj wiecie, jak jeżdżę do pracy, to jednak tam człowiek chce jakoś wyglądać, nie? Żeby innych ludzi nie straszyć. Idę zaraz robić obiad. Postanowiłam, że dzisiaj będą takie zwykłe, najzwyklejsze kotlety, wiecie, w takiej standardowej panierce, bez żadnego wymyślania, do tego ziemniaczki i prawdopodobnie sałatę zrobię dla męża z jogurtem, dla siebie pewnie z oliwą, bo ja wolę właśnie taką wersję. Filipek też na pewno kotlecika zje, także super. Ziemniaki mi się gotują, mięsko włożyłam do jajka, będę je smażyć na bieżąco. I to jest po prostu niedzielny obiad. Witajcie wieczorem, ja wyszłam z domu z psem, ale odprowadziłam już go z powrotem i przyszłam teraz sobie oskrobać auto, żeby jutro rano nie musieć tego robić i naprawdę była tak gruba warstwa tego lodu, że to jest po prostu masakra. Nie wszystko mi chciało zejść, namachałam się. Co gorsza, okazuje się, że mam zamrożone szyby również od wewnątrz auta i to już jest masakra jakaś totalna. Nie wiem, co z tym muszę zrobić.
No ale coś muszę, nie? I teraz tak sobie pomyślałam, że już więcej nic tu nie będę do Was gadać. Po prostu mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak było, to zostawcie dla mnie łapkę w górę. To naprawdę miłe i super, jeśli je zostawiacie i pamiętacie o tym. To dla Was naprawdę chwileczka, a mi się od razu buzia śmieje, jak widzę tam łapki, które się pojawiają pod filmikiem. No i co? Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a jest Was coraz więcej, z czego się niezmiernie cieszę. I do następnego! Po prostu, pa!